Szanowni Państwo, skład nowego rządu zostanie przedstawiony w poniedziałek. O exposé będę chciał właśnie porozmawiać. To ostatnie pytanie pana redaktora z marszałkiem Hołownią. Zresztą warto podkreślić to, że pani minister Antos z kancelarii kontaktowała się z panem ministrem Cichockim, więc te drobne uszczypliwości, które pan marszałek lubi rozdawać obecnie na prawo i lewo, puszczam mimo uszu. Oczywiście taki kontaktnica takiego spotkania. Mam nadzieję, że do niego dojdzie i wówczas porozmawiamy o moim exposé, które oczywiście będę chciał zaprezentować. To druga część pana pytania pana redaktora i trzecia. Owszem, rozmawiamy z parlamentarzystami kilku ugrupowań. Dzisiaj spotykam się właściwie całkiem niedługo z parlamentarzystami Konfederacji, która przychodzi na spotkanie w odpowiedzi na moje zaproszenie. Bardzo się cieszę z tego zaprezentowania, które wiążą się z tym, co też stało się, czyli swoistym poparciem Konfederacji dla innych partii z tamtej koalicji, bo nie mamy pewności, czy Konfederacja popiera rzeczywiście tą koalicję, która próbuje się utworzyć, czy będzie starała się tworzyć koalicję Polskich Spraw. O tym także będę chciał porozmawiać. Tylko dopytać chciałem, a czy z posłami PSL-u pan się... No tak jak powiedziałem wcześniej, szanowni państwo, rozmawialiśmy i ja, i moi współpracownicy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy oczywiście tutaj poufność tych negocjacji, bo wiadomo, że nasi konkurenci polityczni będą próbowaliby w takich przypadkach szantażować, straszyć. Już to się odbywa, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom. A jak pan się skłania z tym exposé? Czy pan zamierza właśnie czekać do końca tych terminów konstytucyjnych i na przykład bliżej panu do tej daty 11 grudnia, czy początku grudnia lub końca listopada jeszcze? To właśnie o tym, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, chcę porozmawiać z panem marszałkiem Hołownią. To zaproszenie moje wystosowałem już kilka dni temu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu pan marszałek znajdzie czas na takie spotkanie. Negocjacje polityczne, szanowni państwo, zawsze się muszą odbywać w poufności. Myślę, że każdy to rozumie, także ja swojego słowa danego moim rozmówcom, kilkunastu rozmówcom i tym kolejnym 20, 30 czy 40 rozmówcom moich współpracowników na pewno dotrzymam. Ja nawet nie pytam o ugrupowania, bo sam pan premier powiedział przecież wcześniej, że to jest owiane tajemnicą. Ja po prostu pytam na dziś o liczbę tych chętnych do poparcia. Powiedział pan kilkudziesięciu, przed chwilą kilkunastu, 20, 30, 40. Jaka jest konkretna liczba na dziś? Bo że 194 mandaty pan premier ma w Sejmie, to wiemy po wyborach. Tak jest. Szanowni państwo, aby spojrzeć na to, gdzie powinniśmy poszukiwać tych dodatkowych głosów, myślę, że najlepiej popatrzeć na tematy, które bardzo mocno dzielą tę jeszcze nie powstałą koalicję, prawda? Na przykład kredyt 0%. Kredyt 0% był bardzo mocno krytykowany przez przedstawicieli i lewicy, i tak zwanej, przepraszam, czyli tam chyba głównie krytykowali to przedstawiciele Polski 2050. A z kolei kredyt 0%, który ma dodatkowo nakręcić popyt i podniesie ceny mieszkań, jest punktem Koalicji Obywatelskiej. Więc tutaj naprawdę bardzo wiele rozmów odbyliśmy, pokazując na to, że będziecie przecież sygnować, żyrować, popierać program, który jest wbrew temu i nie służy rzeczywistej poprawie dostępu do mieszkań, bo wiemy, że to musi polegać na tym, na budowie dodatkowych mieszkań, mieszkań czynszowych i tak dalej. Tak, czy aborcja chociażby. Aborcja jest kolejnym takim punktem, który bardzo mocno dzieli tę koalicję. Na to też wskazywaliśmy ja i moi rozmówcy. Czy te ziarna wątpliwości, które zasialiśmy, będą wystarczające i spowodują, że za tą nową propozycją, którą w poniedziałek przedstawimy, jeśli tak zdecyduje, przyjmie od nowego rządu ślubowanie, czy one będą wystarczające, to się przekonamy już w ciągu najbliższych paru tygodni. Pan premier nie odpowiedział na moje pytanie o liczbę na dziś, chociaż tych posłów opozycji, którzy, przepraszam, większości parlamentarnej, którzy pana popierają, bo mija blisko półtora miesiąca od wyborów, a pan nie przedstawił choć jednego nazwiska.
No, panie redaktorze, no właśnie dlatego nie mogę przedstawić nazwisk, bo byście potem zniszczyli tych ludzi, a my dochowujemy słowa raz danego i te rozmowy toczymy poufnie. A ilu będzie ludzi ostatecznie, to się oczywiście okaże podczas głosowania nad... Panie redaktorze, bardzo jeszcze dzisiaj spotkanie o 12:30 spotkanie z Konfederacją, a pani redaktor jeszcze czeka. Jak rozumiem, pan premier bardzo cieszy się na to, bo... O spotkanie z Konfederacją właśnie chciałem zapytać, bo jak rozumiem, pan premier ze swojej wypowiedzi wcześniejszej bardzo cieszy się na to spotkanie. Przedstawiciele Konfederacji mówią, że idą do pana tylko po to, żeby powiedzieć panu, co myślą o 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a myślą bardzo źle. Myślę, że pan marszałek Bosak wie, że nie byłby marszałkiem, gdyby nie głosy Prawa i Sprawiedliwości. Sądzę, że jest wiele rzeczy, które nas łączą, łączy z Konfederacją. Pokażemy również tam, jakie są zagrożenia dla suwerenności, dla utraty suwerenności Polski. Sądzę, że to jest taki element, który bardzo mocno nas łączy z Konfederacją i na prawdziwe intencje pewnych osób z Koalicji Obywatelskiej pokażemy na to dowody.